Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ósma kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Trochę się działo i całkiem niezłe spotkania w wykonaniu drużyn z naszego regionu. Oczywiście nie wszystkie, ale jak zawsze zespoły z naszego regionu lubią się dzielić wynikami na zwycięstwo, remis i porażkę. I tak też było w tej kolejce, ale o tym nieco później. Dzisiaj moim gościem jest piłkarz Gwardii Koszalin, Łukasz Szymański. Witam. Dzień dobry. Starcie w tej kolejce z Astrą Ustronie Morskie. Takie starcie drugie już z lokalnym rywalem. Czy mecze z Raselem Dygowo czy z Astrą Ustronie Morskie można określać mianem derbowych? No po części tak. Na pewno takich pojedynków jesteśmy też podwójnie zmobilizowani. Takie zespoły właśnie typu Dygowo czy Astra Ustronie Morskie mają kilku zawodników tutaj z Koszalina, z okolic. I na pewno to jest też szansa dla nich, żeby się pokazać, udowodnić coś sobie. Także to na pewno należą te mecze do gatunków ciężkich, ale my potrafimy naprawdę się zmobilizować do nich, zdeterminować i jak widać w ostatniej kolejce, to nam się też udało. Patrząc właśnie na rywalizację w tej lidze, tak o takich typowych meczach derbowych, to można powiedzieć Gwardia Bałtyk, ewentualnie Gwardia Leśnik, Bałtyk Leśnik, to takie typowe mecze derbowe. Wcześniej był takim derbowym meczem z Kotwicą Kołobrzeg, Gwardia Koszalin, ale to już taki bardziej klasyk. Astra Ustronie Morskie, Rasel Dygowo. Te zespoły traktują bezpośrednią rywalizację jako taki mecz derbowy, bo to mimo wszystko jeden region, ale i tak to są zespoły z regionu koszańskiego i tak naprawdę w jakiś sposób pokazują, że drużyny z tego regionu są naprawdę mocne. Wracając do waszego meczu z Astrą Ustronie Morskie. Astra po meczu z Kaszubią wydawało się, że już w jakiś sposób oswoiła się tą rywalizacją w trzeciej lidze, ale patrząc na wynik waszego spotkania i przebieg tego meczu, to w zasadzie chyba troszeczkę za wysokie progi. No po tym meczu ich w Kościerzynie myśleliśmy, że naprawdę się przełamali, ale jak nasz mecz spotni z nimi pokazał, no nie mieli żadnych aspektów, aby wygrać w tym meczu. Naprawdę mieliśmy cały mecz pod kontrolą od początku do końca. Cieszy fakt, że strzeliliśmy dużo bramek, bo wygrać 4-0 na wyjeździe to na pewno trzeba być się zadowoleni. W trakcie meczu z Pogonią Szczecin ta druga połowa w waszym wykonaniu była naprawdę niezła. Sporo pretensji też było na trybunach o waszą grę. Dlaczego gracie tak późno, tak dobrze, tak pressingiem, tak atakujecie rywala? Z Raselem Dygowo już było to widać, też w zasadzie mieliście mecz pod kontrolą, ale z Astrą Ustronie Morskie w zasadzie to wszystko odpaliło. No trzeba przyznać, że w meczu z Pogonią Szczecin, szczególnie właśnie w tej drugiej połowie, gdzie goniliśmy wynik, ten mecz pokazał, że na pewno jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, tak? Poprzednie mecze, no coś się zacięło delikatnie mówiąc, brakowało nam szybkości, byliśmy wolniejsi od przeciwnika, nie było tej dynamiki, przede wszystkim nie było świeżości. Można powiedzieć, że w tygodniu zeszliśmy z obciążeń. Już ten mecz właśnie z Dygowem pokazał takie już nasze mocne strony. Mocne strony z Dygowem to już widzieliśmy w zeszłym programie, w zeszłym tygodniu. A jakie były mocne strony Gwardii w meczu z Astrą Ustronie Morskie, a także skróty z pojedynków Bałtyku Koszalin z Chemikiem Police, a także Leśnika Manowo, który podejmował Kaszubie Kościerzyna, zespół, który taki dosyć chimeryczny jest, bo raz wygrywa, raz przegrywa, ale mimo wszystko w tej chwili jest w czubie ligowej klasyfikacji, zatem skróty przed nami. Gwardia Koszalin zmierzyła się na wyjeździe z Astrą Ustronie Morskiej. Rozpoczęła świetnie po golu już w 7 minucie Macieja Stańczyka. Chwilę później mogło być już 2-0. Łukasz Szymański huknął i piłka trafiła w poprzeczkę. Kilka minut później kolejna dobra okazja zespołu koszańskiego. Rzut rożny, Łukasz Szymański, Wojciechowski uderza, piłka jednak przeleciała obok bramki. Gospodarze starali się skonstruować jakąś groźną akcję i mieli taką okazję. Tutaj świetna okazja, broni Fabiański. W drugiej części meczu gwardziści jeszcze bardziej przycisnęli. Jakub Zejglic i broni bramkarz Astry. Co się odwlecze, to nie uciecze. W ataku Zejglic, rozegrana piłka z Ryukim Kozałą i ponownie Zejglic, gol na 2-0. Była to 49. minuta spotkania. Kolejna akcja gwardzistów, daleki wrzut piłki z autu. Zejglic zamyka akcję, jednak zbyt lekko uderza, by pokonać bramkarza Astry. Ponownie akcja zespołu koszalińskiego. Uderza z dystansu Junpei Shimura, piłka przelatuje obok bramki. W odpowiedzi Astra. W ataku Gracjan Szymański uderza również niecelnie.
Rożny dla drużyny koszańskiej. Łukasz Szymański dośrodkowuje, piłkę przejmuje Ryuki Kozała i jest gol na 3-0. 65. minuta spotkania. Jeszcze z dystansu próbuje Aleksander Karbowiak, piłka przeleciała tuż obok bramki. W odpowiedzi Astra. I tym razem na posterunku Sebastian Fabiański. 85. minuta spotkania. Uderzenie Łukasza Szymańskiego w poprzeczkę. Piłkę przejmuje Kozała i strzela gola na 4-0. Dwie bramki Japończyka, który po raz pierwszy w tym sezonie wystąpił w ataku. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięzcem Gwardii Koszalin 4-0. Dzisiaj mam wrażenie, że po dobrej grze pokonaliśmy Astrę Ustronie Morskie i dobrze by było, żeby to było takie już na następne mecze, żeby ta gra się po prostu powielała. Sytuacji było dużo i dzisiaj po raz pierwszy na pozycji napastnika wysuniętego zagraliśmy Kozawą. Nasze poszukiwania jakby dotarły do Ryukiego. Wyraził chęć w tygodniu gry na tej pozycji, zresztą pojawił się uśmiech na jego twarzy, jak powiedzieliśmy mu, że w meczu z ligowym grał na prawej obronie, bo nie było Dondery, a dzisiaj zagrał na pozycji napastnika, no strzelił bramki, no co więcej wymagać od napastnika, był tam gdzie trzeba, był pod grą, dużo walczył, biegał, no zobaczymy, może ten eksperyment z Kozawą nam wyjdzie. W 9. kolejce spotkań Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z Chemikiem Police. Zespół koszański w ciemniejszych strojach. Początek spotkania należał do gospodarzy. To pierwsza okazja zespołu koszańskiego. W ataku Marcin Chyła i w ostatnim momencie zablokowany przez obrońców Chemika. Zespół z Polic przyjechał do Koszalina powalczyć o choćby punkt. Tu świetna okazja Chemika i na posterunku Maciej Dulewicz. Jeszcze jedna dobra okazja w pierwszej części meczu, Tomasz Kamiński. Jednak zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza Chemika. W drugiej części więcej akcji ofensywnych z obu stron. W ataku Chemik, uderzenie jednak, strzał był niecelny. Doskonała okazja dla Bałtyku, rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne, tam Christian Krause uderza obok bramki. W odpowiedzi Chemik z dystansu i broni Maciej Dulewicz. Kolejna akcja Bałtyku. Marcin Chyła uderza i broni bramkarz Chemika. Końcówka spotkania należała do zespołu przyjezdnego. Chemik miał więcej okazji do zdobycia bramki. Tutaj świetna okazja. I strzał obok bramki. Rzut wolny dla Bałtyku. Mikasiński, dośrodkowanie. Zaskoczony zawodnik Bałtyku i zbyt lekkie uderzenie, by pokonać bramkarza Chemika. Jeszcze dwie świetne okazje Chemika. Tutaj uderzenie nad bramką. Kontra w wykonaniu zespołu z Polic. I ponownie strzał niecelny. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Zdobyliśmy dzisiaj punkt, chociaż można powiedzieć otwarcie, że straciliśmy dwa, tak? Bo mówię, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, szczególnie z pierwszej połowy Marcina Chyły, Tomasza Kamińskiego, gdzie ustawiłyby ten mecz. Troszeczkę mniej sytuacji wykreowaliśmy w tym meczu niż w poprzednich, chociaż rywal zmusił nas do ataków pozycyjnych, do gry pozycyjnej i no ciężko nam się dzisiaj grało, ponieważ no całkowicie inaczej trenujemy, inaczej się nastawiamy na inną grę. Także nie było nam dzisiaj dane zdobyć bramki, chociaż dążyliśmy do niej do ostatniej minuty i w końcówce też kilka takich z pięć podbramkowych, także szkoda tego remisu. Cieszy to, że pozostawiamy Chemię gdzieś w dole tabeli, także to jedyny taki pozytyw z tego spotkania. Leśnik ma nowo stroje zielone, podejmował Kaszubie Kościerzynę. Ostatnio Leśnik spisywał się bardzo dobrze. W czterech spotkaniach zdobył 10 punktów. Jednak Kaszubia nie przyjechała się tylko bronić. Od początku to właśnie zespół przyjezdny nadawał ton rywalizacji. Tutaj pierwsza akcja, błąd bramkarza Leśnika, jednak bez konsekwencji. Rzut rożny dla Kaszubi, świetna okazja. Uderza Mateusz Łuczak, jednak obok bramki. W odpowiedzi Leśnik, rzadko atakujący bramkę Kaszubi. Paweł Rakowski przegrywa jednak pojedynek z bramkarzem drużyny przyjezdnej.
Akcja pod bramką Leśnika. Piłka po uderzeniu Adriana Wysieckiego uderza w poprzeczkę, w plecy bramkarza i nie wpada do siatki. Jeszcze raz Kaszubia. I ponownie na posterunku Sergiej Szapłow. Kontra w wykonaniu Kaszubi. Fatalne wyjście z bramki bramkarza Leśnika i Mateusz Łuszak mógł tylko skierować piłkę do siatki. Od 43 minuty goście prowadzili 1-0. Tuż przed przerwą jeszcze gospodarze mieli swoją okazję. Przemysław Saliwon sam na sam uderza, piłka przelatuje obok bramki. Saliwon domagał się jeszcze odwiznania rzutu wolnego po faulu na nim przez bramkarza. Sędzia jednak nie dopatrzył się przewinienia. W drugiej części meczu Leśnik starał się odrobić stratę, jednak to Kaszubia miała świetną okazję. Rzut wolny dla gości, minął się z piłką napastnik drużyny przyjezdnej i broni Szapłow. Kolejna groźna akcja i tylko boczna siatka. Kaszubia nadal w ataku. Po bardzo dobrej sytuacji jednak strzał niecelny. Rzut wolny dla Kaszubi. Zamieszanie w polu karnym Leśnika. Uderzenie z woleja i piłka przeleciała nad bramką. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Kaszubia Kościerzyna pokonała Leśnika Manowo 1-0. Zwycięstwo 4-0. Trener po waszym meczu mówił, że szukał długo, szukał, aż w końcu te ścieżki dotarły do Ryukiego Kozały i trzeba powiedzieć, że błysnął formą strzelecką w spotkaniu z Astrą. Błysnął, naprawdę z dobrej strony się pokazał, był przy piłce cały czas, umiał się przy niej utrzymać. Mimo że nie jest wysoki, to naprawdę też walczył o głowę z tymi obrońcami. No i myślę, że na pewno tą szansę wykorzystał. To był już z kolei czwarty nasz napastnik od początku sezonu, bo i szanse dostawali Fabian Słowiński, i Damian Miętek i Kuba Zeglis. Także na tą chwilę, jak widać, no, Kozawa się okazał taką najlepszą decyzją. Patrząc na to spotkanie z Astrą Stroniemorskiej, tak naprawdę trudno wskazać jakiś słabszy punkt w waszej drużyny w tym pojedynku. Dużo można powiedzieć dobrego o wielu zawodnikach, między innymi dwie poprzeczki twoje w tym spotkaniu. W zasadzie jedną można potraktować jak asystę dla Kozały, no ale mimo wszystko i Zeiglitz, fantastyczne zawody. W zasadzie w tej drugiej połowie on mógł sam też również dwie bramki strzelić. Jeśli chodzi o Kubę, to na pewno jest dobry zawodnik, na pewno to jest duże wzmocnienie. On potrzebował tylko czasu, bo w poprzednim sezonie w swoim klubie miał kontuzję. Także tutaj już widać powoli, bo to nawet na treningach widać, że wraca do tej swojej formy. No i na pewno jeszcze będziemy mieli z niego pożytek. Jest jakaś w szatni rywalizacja między dwoma stoperami, kto więcej bramek w tym sezonie strzeli? No, jak widać, no te bramki u nas się składają na wszystkich zawodników. Już poprzedni sezon pokazał, szczególnie wiosna, że o wyniku decydowały bramki no, każdego z nas. Każdy dokładał tą swoją cegiełkę. No, nie ma co się oszukiwać, nie mamy nominalnego napastnika. No, musimy jakoś sobie radzić sami. Na pewno klub, jeśli będzie się decydował na napastnika już zimą, no to już powoli musi szukać. Chyba że Ryuki Koza w kolejnych meczach będzie dalej imponować formą strzelecką i no, nie do końca trzeba będzie aż tak mocno szukać. No, to jest taki zawodnik, że on umie się odnaleźć na każdej pozycji, bo już występował na prawej obronie, czy na lewej, czy na boku pomocy. Jak widać, umie też się odnaleźć z przodu. Bałtyk remisuje swoje starcie z Chemikiem Police. Chemik Police, no taki w zasadzie trochę niewygodny rywal, jak widać. Bałtyk mógł to spotkanie i wygrać, i przegrać tak naprawdę. I Chemik, który ciła te punkty mimo wszystko, gdzieś tam stara się uciec od tej strefy spadkowej, to jednak jest to trudny rywal. No zdecydowanie. Chemik to jest młody zespół, ale ambitny. Ta młodzież też z nami pokazała, że umie grać w piłkę. Na pewno gra się ciężko na ich obiekcie, ale jak widać na wyjazdach też łapią punkty. Co do Bałtyku, to myślę, że podobnie. No, najważniejsze, że łapią te punkty w każdych meczach i
i na pewno będą walczyć do samego końca. Czy o wyniku Leśnika z Kaszubią Kościerzyna można mówić o jakiejś niespodziance? Bowiem no, po meczu z Astrą w stronie morskiej wydawało się, że ta Kaszubia wcale taka mocna nie jest. Leśnik przystępował do spotkania z Kaszubią po 3 zwycięstwach i remisie z rzędu, mając już 10 punktów, tyle co wy przed tą kolejką. Także widać było, że wystrzelił w końcu ten zespół, a jednak to Kaszubia i była lepsza w tym spotkaniu i wygrała 1-0. No, myślałem właśnie, że Leśnik stał na zdobycie 3 punktów w tym meczu. Tym bardziej właśnie, że Kaszubia przegrała w ostatniej kolejce, w dodatku na swoim boisku. No, ale jak przebieg meczu pokazał, był to sprawiedliwy wynik na korzyść Kaszubi, bo na pewno mieli dużą przewagę i mimo, że skromne 1-0, to myślę, że na pewno pewne. Dla was to w zasadzie jakieś takie spotkanie poglądowe przed następną kolejką? No na pewno, no, zbliżają nam się kolejne z 3 z rzędu, można powiedzieć, derby. No my na pewno będziemy chcieli wygrać ten mecz, tym bardziej w poprzedniej sezonie z Leśnikiem nam to się nie udało. No i na pewno zapowiada się ciekawe widowisko. O tym, co się będzie działo w następnej kolejce, jeszcze później porozmawiamy. Najpierw to, co się działo w tej, która już za nami, czyli w 8 serii spotkań. Podsumowanie, wszystkie wyniki, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 8 kolejki spotkań. Bałtyk Koszalin remisuje z Chemikiem Police 0-0. Kaszubia Kościerzyna pokonuje na wyjeździe Leśnika Manowo 1-0. Gwardia rozbiła Astrę na wyjeździe 4-0. Remis w starciu GKS Przodkowo, KS Chwaszczyno 1-1. Bałtyk Gdynia odniósł wyjazdowe zwycięstwo na trasę Lendygowo 3-1. Gryf Wejherowo pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie 2-1. Arkadwa Gdynia pokonała Kartuzję Kartuzy 2-0. I w starciu rezerw zespołów ekstraligowych Lechia lepsza od Pogoni 3-2. Na pierwszym miejscu KS Chwaszczyno z dorobkiem 18 punktów, nadal niepokonana drużyna. Na drugiej pozycji Bałtyk Gdynia z dorobkiem 15 oczek, tyle samo ma GKS Przodkowo i Kaszubia Kościerzyna. Po 14 punktów Gryfa Wejherowo i Arki 2 Gdynia. 13 punktów ma Gwardia Koszalin i 7 Lokata. Na 8 miejscu Lechia 2 Gdańsk z dorobkiem 11 punktów. Dolna część tabeli, po 10 punktów mają Drawa Drawsko-Pomorskie, Bałtyk Koszalin i Leśnik Manowo. 8 punktów Pogoni Szczecin, 7 Kartuz i Kartuzy, 6 punktów ma Chemik Police, 5 Astra Ustroniemorskie i 4 Rasel Dygowo. Program 9 kolejki, derby w Koszalinie, Gwardia zmierzy się z Leśnikiem, Kartuzja podejmie Bałtyk Koszalin, KS Chwaszczyno zmierzy się z Arką 2 Gdynia, Bałtyk Gdynia podejmuje Astrę Ustroniemorskie, Kaszubia zmierzy się z GKS-em Przodkowo, Chemik podejmuje Gryfa Wejherowo, Lechia 2 Gdańsk zmierzy się z Raselem Dygowo i Drawa Drawsko-Pomorskie podejmie Pogoń 2 Szczecin. Mecz na szczycie ligowej klasyfikacji w tej kolejce. GKS Przodkowo mierzył się z KS Chwaszczyno. No, nikt by chyba nie pomyślał przed sezonem, że to będzie mecz na szczycie w 8 kolejce spotkań. No i tak jak przypadło nam, przystało na takie spotkania, zakończyło się remisem. No rzeczywiście, no, widać Beniaminkowie na szczycie tabeli. No, zobaczymy, jak długo jeszcze pociągną. Miejmy nadzieję, że do meczu z nami jeszcze będą łapać się punkty, a później sytuacja się zmieni. Gryf Wejherowo wygrywa z Drawą Drawsko-Pomorskie 2-1, ale też Gryf bardzo mocno męczył się w tym spotkaniu. Bramka zwycięska padła dopiero w doliczonym czasie gry. Gryf tydzień wcześniej pokazał, że nie do końca jest skoncentrowany na ostatnie minuty, remisując starcie z Lechią Gdańsk, mając 3-0 prowadzenie w tym spotkaniu. Teraz w zasadzie odwrócił stronę i wygrał w doliczonym czasie gry. Gryf to taki jest faworyt tej ligi, czy w tej chwili na razie trudno o tym mówić? No, my mogliśmy się o tym przekonać na własnej skórze. No, ciekawy zespół. Ja myślę, no tak, z tymi zespołami teoretycznie słabszymi, oni gdzieś gubią te punkty. Ale jak widać na przykład w takich meczach jak powiedzmy z nami czy z Drawą Drawsko-Pomorskie, umieją się zmotywować, no i grają do końca, bo strzelają bramki też w doliczonym czasie. Starcie z Leśnikiem zapowiada się szlagierowo w tej kolejce. No, jesteście w środku tabeli, daleko od siebie, nie do końca, jeżeli chodzi o dorobki punktowe. 10 punktów Leśnika, wy macie 13 punktów. Sytuacja może się zmienić w zależności od tego, jakim rezultatem zakończy się to spotkanie. No właśnie, silne, słabe strony Leśnika, czego się obawiać, a czego oni mają się obawiać u was? No ja myślę, że silne strony Leśnika, no na pewno mogą być stałe fragmenty gry, bo naprawdę mają wysoki zespół. No zobaczymy, no my będziemy chcieli się ze swojej strony pokazać jak najlepiej.
I pozostaje mi zaprosić wszystkich kibiców na to spotkanie. W poprzedniej kolejce swoje typy typował mecze Sebastian Fabiański, bramkarz Gwardii Koszalin. Wytypował 5 poprawnych wyników. To jest niezły rezultat jak na typowanie trzeciej ligi, bo naprawdę no nie jest łatwo wytypowanie poprawnych rezultatów w każdej kolejki spotkań. Jak wytypował swoje mecze w 9 kolejce Łukasz Szymański, powiem Państwu za tydzień, ale naprawdę też kilka ciekawostek jest tutaj. Także będzie na pewno ciekawie, na pewno w tej serii spotkań. Gwardia będzie mierzyć się na własnym boisku z Leśnikiem Manowo. No to zapowiada się szlagierowo ze względu na to, że to są lokalni rywale. Bałty Koszalin mierzy się z Kartuzją. Kartuzy, trudno coś powiedzieć tutaj o Kartuzji. Zespół, który zagrał świetne zawody tutaj w Koszalinie z Gwardią. Później, no trzeba powiedzieć, Kartuzja mocno zawodzi. To są te zespoły, które grają w naszym regionie. One tak będzie wyglądać najbliższa seria spotkań. Najciekawiej będzie oczywiście w Koszalinie, tak możemy zaprosić. Ale też trzeba przyznać, że KS Kwaszczyna, Arkad Wagdynia to jest taki mecz, który mocno ciekawi w tej kolejce. No, jestem ciekawy w wyniku tego spotkania. No mówię, boisko zweryfikuję. KS Kwaszczyna jeszcze meczu nie przegrała, a już teraz powiem zawczasu, Łukasz Szymański wytypował, że wygra Arkad Wagdynia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższej kolejce, już w najbliższy weekend. Zapowiadają się wielkie i ciekawe emocje. Także na boiskach, także u nas tutaj w programie. Także Państwa serdecznie zapraszam za tydzień na kolejne wydanie magazynu Liga Max. Moim Państwa gościem był Łukasz Szymański, Gwardia Koszalin. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję i zapraszam wszystkich w sobotę na Fałata, godzina 15. Godzina 15 na Fałata, mecz derbowy, Gwardia Leśnik. A ja Państwa zapraszam na kolejne wydanie za tydzień Liga Max po 9 kolejce spotkań. Do zobaczenia.